Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Od razu uprzedzam, to nie będzie ciekawy vlog. I przepraszam za mój wygląd, ale wczoraj byliśmy na imprezie i po prostu jesteśmy skacowani. Tak, to dobre słowo, które oddaje nasz stan, więc generalnie ja się szpędzam po domu, Tomek śpi. Właśnie robię sobie... Gdzie to? Ruskie pierogi ze śmietaną. I tak jak wam mówiłam, staram się unikać, staram się nie jeść mięsa i nabiału i zazwyczaj jest tak, że od poniedziałku do piątku nie jem prawie wcale albo w bardzo małych ilościach, a weekend też nie zawsze, ale jem i sobie robię taki dzień, że nie wiem, jem słodycze, chociaż ostatnio też słuchajcie, kurczę, zjadłam chyba tabliczkę czekolady na raz. To ale nie o tym, także... Taki mam system ostatnio. Pokażę wam jeszcze, bo dzisiaj na zakupach w Biedronce i kupiłam sobie piękną herbacianą różę, takie mam pączki. Muszę ją przesadzić, mam jeszcze jedną doniczkę i mam ziemię na balkonie. Natomiast moje zioła przez prawie tydzień miały tendencję, która wskazywałaby na to, że będzie ok. A teraz jakby część mi pousychała tych listków. Część tutaj sobie rośnie dziarsko. Więc ja nie wiem, co z tego będzie. No zobaczymy. Zobaczymy, ale staram się. Jeszcze słuchajcie, tutaj mam kurczę takie przebarwienie. Wyciskałam jakąś podskórną, niewidoczną krostkę. I oczywiście teraz mam ślad. To jest najgorsze, bo to najgorsze wygląda. Tak jak wam mówiłam, tu mam kropki takie. Po prostu przebarwienie. Nie wolno wyciskać, nie wolno. I wiem to i to zrobiło mi z tym zło na siebie, bo pewnie teraz za 3 miesiące mi to będzie złazić. Więc tak, i w ogóle słuchajcie, wczoraj było 0 stopni rano, jak wyjeżdżaliśmy z Warszawy i jak wracaliśmy do domu, w ogóle wracaliśmy chyba o 6 rano z imprezy. Albo o 5, nie pamiętam, ale między 5 a 6. Było tak potwornie zimno, miałam swój szary płaszcz, ale masakra. I dzisiaj już byłam w sushi na spacerze, to wziąłam normalnie kurtkę zimową, puchową i wcale mi nie było za ciepło, mimo że świeciło słońce. I kaloryfer już zaczął grzać, także jest ciepło w domu, ale no, winter is coming. Właśnie niedługo chyba nowy sezon będzie. Gry o Tron? Nie wiem, więc tak, o moje pierogi, zapomniałam o nich. Chciałam iść dzisiaj na ten Light Move Festival, czyli festiwal światła, ale Tomkowi się nie chce. Więc możecie do niego mieć pretensje, że to nie będzie ciekawy vlog, bo nie mam wam dzisiaj nic ciekawego do pokazania. No, tak wygląda sytuacja niestety. Kasowa sobota. Widzicie, siedzę tutaj, rozłożyłam sobie kanapę, ona się rozkłada. Tutaj jeszcze. Tu urzęduję, bo Tomek śpi, ja siedzę i oglądam YouTube'a i montuję vlogi. I chciałam wam pokazać. Kupiłam w... Właśnie, słuchajcie, piszecie mi, że w Rossmanie jest dobre masło orzechowe, ale jedyne, które widziałam, nawet Tomek, to co zdjęcie zrobił na swoim profilu, założył sobie profil facebookowy Lew od Słonia i wrzucał tam zdjęcie, że czytam etykiety i czytałam etykietę tego masła orzechowego. Zobaczcie, kto tutaj śpi. Tak? Tego masła orzechowego. Ojej. Tego masła orzechowego i tam jest tylko 91% orzechów, a reszta jest jakiś olej tam palmowy, ratyfikowany, coś tam, więc... No pięknie, piękny odgłos wydajesz. Ale nie mogę się skupić przez ciebie, jak mnie tu zagadujesz. Może tak usiądziemy.
Co ty na to? Odciągniesz uwagę od pani, która jest skasowana i ma tutaj jakieś syfy, tak? O. Więc tak, więc ma i ma tam olej palmowy czy coś, więc w ogóle bez sensu, ale być może są jakieś dwa rodzaje, albo no nie wiem, to które ja widziałam, to było takie sobie, ale kupiłam coś takiego i to jest taki czekoladowy deser. Tak wygląda, ale taki pudding. I czy on jest na pewno bez laktozy, ale czy on jest wegański? Zaraz zobaczymy. Skład. Tak, jest wegański. I jeden taki kubeczek ma 103 kalorie, czyli chyba nieźle. I tak, jest vegan. Ja też tak czytam skład, jest napisany vegan. Nie pamiętam, ile to kosztowało, ale całkiem dobre to było. Jak na taki zdrowszy deser, to powiem wam, że może być. No i jeszcze, co wam chciałam powiedzieć? Ach, chciałam wam powiedzieć to, że miałam wczoraj, pokazywałam w vlogu po raz pierwszy te moje buty Valentino i jak je założyłam w domu. Kicia, nie idź sobie. Założyłam je pierwszy raz w domu, to to mówię, nie, to jest masakra, takie drugie buty i po prostu nie wytrzymam w nich. Ale powiem wam, że w jakiś magiczny sposób na imprezie nawet zapomniałam, że mam jakieś buty, które mi przeszkadzają na nogach. W ogóle nic mnie nie obtarło, nic mi nie przeszkadzało. Są takie. Jedyne co to zauważyłam, że... Co ty robisz? Chcesz deserek? Możesz się nie wycierać o moje deserki. Jedyne co zauważyłam, to że mają takie podeszwy skórzane, ale to jest jakby zamsz. I dużo drogich butów ma właśnie skórzane podeszwy, co jest ładne i fajne, ale ja już miałam kiedyś buty i po prostu ja tylko z nimi biegałam do szewca, bo no to jest delikatna właśnie skóra i szybko się zdziera, tak ja przynajmniej ja, jak się dużo nosi buty, więc zobaczymy jak z tym będzie, ale generalnie polecam wam, naprawdę super wygodny ten but też. Jestem w szoku, nie spodziewałam się. No miałeś ze mną siedzieć, odciągać uwagę, a ty co? No, jak mam teraz nagrywać, żeby cię było widać? Kicia, co? Słyszycie, jak Tomek robi? Przestał robić. Kicia? Ta deserek cię interesuje. No, więc buty, powiem wam, że naprawdę się sprawdziły. I miałam, no widzieliście to, a pokazywałam wam strój. Właśnie najpierw stwierdziłam, że założę tą czarną sukienkę, a potem stwierdziłam, że jest zimno i założę dżinsy i bluzkę. I fajnie to wyglądało, podobało mi się. W ogóle widziałam, że wam się podobał haul z Zary, mi też się podobał. To poprzednie zamówienie jakieś takie było. Nie bardzo, ale teraz w ogóle jest. To jeszcze nie jest, wiecie, szczyt możliwości. Naprawdę, Tomek tak chrapie. To jest takie straszne, mnie to czasami w nocy budzi. Jak nie mogę zasnąć, on tak chrapie, to jest masakra. Zazdroszczę ludziom, którzy mają taki twardy sen, że im to nie przeszkadza. Albo zazdroszczę, że sami właśnie tak chrapią i tylko innym przeszkadzają. To jest masakra. Taki chrapiący facet. Dajcie znać, czy też macie taki głośny egzemplarz w domu. Co jest? Tak, i coś jeszcze wam miałam opowiedzieć? Już chyba wszystko wam opowiedziałam. Także wybaczcie, że ten vlog nie będzie jakiś ciekawy, ale dzisiaj naprawdę oprócz tego, że trochę posprzątałam, bardzo trochę posprzątałam mieszkanie z cyklu, pozbierałam ciuchy, z których się rozbierałam wczoraj i wszystko rzucałam na podłogę i byłam w Biedronce, to właściwie nie zrobiłam nic poza tym, siedząc przy kompie i na zmianę montując vlogi albo oglądając YouTube'a. Więc siłą rzeczy vlog nie mógł być jakiś super ciekawy, bo są jakieś po prostu, wiecie, tak związane.
I chyba wczoraj za dużo się dotarłam na imprezę, bo boli mnie gardło i czuję, że chrypię, ale nie od przeziębienia, tylko od mówienia za dużo. No i tak. I zakończę chyba tego vloga, bo tu nie ma sensu was męczyć moją sobotą. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej, że się wybierzemy na ten festiwal. Dla tych, którzy nie mieszkają w Łodzi, to jest taki festiwal, gdzie na budynkach są wyświetlane takie instalacje, to jest światło i dźwięk. I to są takie pokazy, ja tylko widziałam w telewizji dzisiaj, w wiadomościach to pokazywali, nigdy na tym nie byłam. Widziałam, że jest strasznie dużo ludzi. Bardzo chciałam iść, też fajnie by było nagrać film z tego. To jest bezpłatne, otwarte, może sobie każdy przyjść. Więc fajnie, że miasto coś takiego organizuje. A jeszcze update na temat Apple'a. W końcu udało mi się zapłacić i będę mieć telefon chyba za 2 tygodnie. Tak, taki jest czas realizacji, czy nawet trochę ponad. I kupiłam różowego iPhone'a. Też myślę, że to kompletnie nie ma znaczenia, bo i tak go muszę włożyć w jakąś obudowę. Chociaż oprócz sławetnego uprania w pralce, to nigdy nie zbiłam żadnej szybki w iPhone'ie, ale muszę kupić jakąś najchętniej gumową budowę. Taką, wiecie, solidną, tak jak miałam tą zebrę ostatnio. Więc jak założę tą budowę, to i tak tego nie będzie z tyłu widać, więc... A zresztą mi to jest, naprawdę, jeżeli chodzi o telefon, kompletnie rybka. A, i jeszcze w ogóle, słuchajcie, Tomkowi się zepsuł komputer dzisiaj. Normalnie działał i nie da się go włączyć, a to nie jest śmieszne, bo Tomek nie ma innego. Ja mam laptop, mam stacjonarny, a Tomek nie ma drugiego komputera, a jemu w pracy też jest bardzo pod... No kurde, dzisiaj, w dzisiejszych czasach, ale no... Nie wiem, co z nim. On już nie jest chyba na gwarancji. No zresztą, no kurczę, jak się komputer psuje, jeszcze wszystkie rzeczy, które tam macie, no ja przynajmniej tak mam, że to dla mnie naprawdę mega, mega wkurzająca sprawa i nie będę taka jak on, nie będę się naśmiewać, że laptop mu popełnił samobójstwo, bo tu nie jest śmieszne, naprawdę. Jakaś w ogóle atrakcyjna fałda mi się robi na tej bluzie. Teraz wygląda, jakbym miała wzwód. Ekstra, co? Tak, nie no, słuchajcie, już kończę tego vloga, także do zobaczenia jutro, mam nadzieję, że jutro będzie lepszy film, pa, pa. Jest brokat, ale widzicie, one się tak dosyć mienią, ale to jest jakoś tak zrobione, że to nie razi, to nie jest takie, wiecie, kurczę, się wymalowało jak na Sylwestra.